nami. Małe dziecko, gdybyśmy zapytali, w jaki sposób postrzega ten okres Bożego Narodzenia, Adwentu czy Świąt, w zależności od różne nazwy na to mogą być używane, widzi być może jako jasne światło, choinkę, gdzieś tam być może Mikołaja, czas pełen zabawy, oczekiwania, emocji takich, jak nie ma w ciągu być może całego roku. Jest to też oczywiście czas do otrzymania prezentu. Gdybyśmy zapytali być może nastolatka, to byłby to czas spędzenia z przyjaciółmi, myślenia, co w tych wolnych dniach zrobić, być może czas też wyspania się, a dorośli patrzą na święta, na czas z rodziną, z przyjaciółmi, ale również jak czasami niestety nierozsądnie, czas obciążenia budżetu w centrach handlowych. Przedsiębiorcy patrzą na święta jako na możliwość albo wyczerpanie zapasów i podniesienia swoich przychodów. Istnieje wiele obrazów Bożego Narodzenia. Chrześcijanie czytają najbardziej, czy najczęściej może, te historie zawarte w Ewangelii Mateusza i Łukasza, gdzie jest opisane, jak to było, i pieluszki, jak się narodził. To nam opowiada o mędrcach, pasterzach, aniołach, Marii, Józefie. Wiele przedstawień w różnych kościołach pokazywanych przez dzieci dotyka właśnie tej sfery, tej części opowieści. Ale jeden z ważniejszych opisów Bożego Narodzenia znajduje się w Ewangelii, która jest odmienna od pozostałych trzech, Ewangelii Jana. Bo przedstawia nam historię Bożego Narodzenia bez wspominania Betlejem, bez wspominania Marii, bez wspominania Józefa, bez wspominania karczmy, pasterza, aniołów i żadnej z tych rzeczy. Jest to opowieść za kulisami. Bo człowiek szuka odpowiedzi, tak myślę, że od czasu do czasu człowiek szuka odpowiedzi na pytanie, kim jest to dziecko, które narodziło się w Betlejem. Tamci ludzie w tamtym czasie również, kiedy się urodził, myśleli o tym, kim on jest. A Jan zabiera nas do samego umysłu Pana Boga, do samego środka, do samego wnętrza. I tam możemy zobaczyć sens i cel przyjścia oczekiwanego przez ludzi Zbawiciela. Spójrzmy na chwilę do Ewangelii Jana. Przeczytam dłuższy fragment, ale chciałbym się dzisiaj skupić tak naprawdę na jednym wersecie. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie zostało bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie on był światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy, zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Jan świadczy o Nim, donośnie wołając: to o Nim powiedziałem, ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną, był on wcześniej niż ja. Z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę w miejsce łaskawości. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Boga nikt nigdy nie widział, objawił Go On, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Na drzwiach jednego z kościołów ktoś napisał, zaraz powiem wam co, ale to czasami jest tak, jak gdzieś jedziemy w jakieś miejsce albo wchodzimy na jakąś górę i jeśli byli tam być może Polacy albo jakiś przykładowy Janusz, to jest napisane: Janusz i Elżbieta, byłem tu. Spotkali się z czymś takim? No nie świadczy to za dobrze o naszej kulturze, ale czasami widzę takie napisy. Tu byłem. Jakiś przykładowy. I ten człowiek, który przechodził koło tego kościoła, zobaczył napis z graffiti zrobiony na pięknych kościelnych drzwiach, co już go zdumiało, kto się odważył. I był tam napis: Bóg był tutaj. Oczywiście pomyślał, ktoś zrobił
niewinny żart, prawdopodobnie napisany przez jednego, być może z kreatywnych nastolatków. I trzeba przyznać, że czytając takie oświadczenie o Kościele, jest to niewygodne. Nie chcielibyśmy takiego napisu, myślę, gdzieś z przodu. Bóg był tutaj. Ale następnego dnia ten sam człowiek, ponieważ to była jego droga do pracy, przechodził koło tych samych drzwi i zobaczył poprawkę wcześniejszego graffiti. Ładnie zrobioną, wkomponowaną, ale to, co było zmienione, spowodowało w nim zdumienie, bo zostało przekreślone był i było napisane jest. Bóg jest tutaj. To była wiadomość, którą anioły ogłosiły, mędrcy szukali, Herod obawiał się jej, a świat nawet nie zauważył. To było przesłanie owinięte w pieluszki, małe dziecko Jezus. Ale jak wspomniałem wcześniej, Jan w ten sposób tego nie ujmuje. On raczej mówi, że Bóg jest tutaj, bo to jest przesłanie Bożego Narodzenia. Jezus, Syn Boży, stał się człowiekiem. On był w kolorze ciała, jaki ma człowiek. To był widoczny wyraz niewidzialnego bóstwa. Coś, co się nigdy wcześniej nie stało i coś, co do dzisiaj nie miało miejsca. Bóg wyraża się w języku, który moglibyśmy zrozumieć. Bóg identyfikuje się z naszymi słabościami i tragedią ludzkiej rasy. Bóg jest z bliska. Bóg ogłosił światu, jestem tu. I apostoł Jan wykorzystuje jedno słowo co do tego objawienia. Uosabia to w jednym słowie, w słowie zamieszkał. 14 werset pierwszego rozdziału mówi: Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród was. A inne tłumaczenie, czy parafraza tego tłumaczenia mówi: Słowo stało się ciałem i krwią i przeniosło się do twojej dzielnicy. Jest tam, gdzie ty jesteś. W Starym Testamencie zamieszkało znaczyło żyło z tobą w namiocie. Jeśli ktoś z was kiedyś był pod namiotem, ktoś był? Z kimś? Szczególnie kiedy namiot jest za mały, a chętnych do spania jest więcej. Prawda? To jest wtedy dosyć ciekawie. Ale wiecie, że w namiocie nie da rady być za daleko od siebie. Trzeba mieć tą bliskość. Ta druga osoba jest tak blisko, że właściwie, jak to ktoś powiedział, od ścianek namiotu odbija się jej oddech. Naprawdę są blisko. Zamieszkał, znaczy żył z tobą w namiocie. Żołnierze w innej nomenklaturze mówią to tak, jakby był z tobą na poligonie, jakby był twoim kompanem, który idzie razem z tobą. A teologowie mówią, weszło do przybytku. Miejsce zamieszkania. Zamiana był na jest. Zanim Jezus narodził się, Bóg nawiedzał swój lud na różne sposoby, przez znaki, cuda. I ten lud, kiedy Bóg nawiedził go, to budował Bogu pomniki z kamieni. Fizyczne wznoszenie pomników i budynków było ich sposobem na powiedzenie, Bóg jest tutaj. A moc i obecność Boga odwiedzała ich w tym miejscu, gdzie stawiali te pomniki. Gdy Jezus przyszedł na świat, to coś z przeszłości zamieniło się na teraźniejszość. I to jest stwierdzenie, był zamieniło się na jest. Z powodu narodzin Jezusa, z powodu wcielenia Boga, ponieważ Słowo stało się ciałem, możemy powiedzieć, że Bóg jest tutaj. Bóg jest obecny w całej swojej okazałości i chwale. Wznoszone konstrukcje takiego czy innego budynku nie mają nam przypominać o Panu Bogu, ale o Panu Bogu ma nam przypominać to, jaką my mamy z Nim relację i jakie mamy relacje dzięki temu ze sobą. Bóg jest tutaj jest czymś więcej niż doktryna teologiczna. To ma praktyczne implikacje. To znaczy Bóg jest tutaj, dla nas oznacza mamy z Nim bliskość. Kiedy Jezus stał się człowiekiem, on pokazał, że Bóg to nie tylko zasady, ale to przede wszystkim osoba. Jezus nie był pomysłem Boga, nie był obrazem Boga, lecz samym Bogiem w ludzkiej postaci. To jest niełatwe do gdzieś przegryzienia w sobie zrozumienia, ale Jan gdzieś zabiera nas w taką głębię. Bo kiedy Jezus stał się człowiekiem, on przyszedł, ażeby pokazać nam swojego Ojca w niebie przez ucieleśnienie w ciele człowieka. W chaosie i zamieszaniu Jezus ogłosił, że Bóg jest tutaj, bo można by dzisiaj powiedzieć, no gdzie jest Bóg na świecie? I ciągle zadają sobie ludzie to pytania, gdy wokół dzieje się taka tragedia, taka czy inna, gdzie ludzie są ze sobą skłóceni. On jest wciąż w tym samym miejscu, Bóg jest w Chrystusie.
Chrystus przyszedł, aby pokazać nam, kim jest Bóg, a Jezus pokazuje nam Boga w sposób, który możemy zrozumieć, w sposób, który daje nam nadzieję, że nie zostaliśmy tu sami. Po drugie, z tego fragmentu, czy z tego jednego wersetu, wyciągam wniosek, że Bóg jest namacalny, przystępny i osiągalny. Często, kiedy mówimy o Panu Bogu, to najczęściej zwracamy swój wzrok w którą stronę? Że Bóg jest gdzie? Śmiało. Bóg jest gdzie? Najczęściej, jak mówię, Bóg jest w niebie. Patrzymy ku górze. Nawet psalmista powiedział, oczy moje wznoszę ku górze czy ku górom. Ale dlatego, że Jezus stał się człowiekiem, Bóg zstąpił tu i zamieszkał pośród nas. Oczywiście umarł i zmartwychwstał, bo ta historia nie kończy się na Bożym Narodzeniu, na tym, że światłość przyszła. On umarł, zmartwychwstał i oczekujemy, wciąż oczekujemy, że powróci. Ludzie lubili spotykać się wokół Jezusa. Przychodzili do Niego w różnych okolicznościach. Przychodzili w nocy. Chcieli, żeby ich dotknął, albo oni Jego chcieli dotknąć. Przychodzili do Niego, kiedy szedł ulicą, poszli do Niego, czy poszli za Nim, kiedy był na morzu. Zapraszali Go do swoich domów, co nie zawsze podobało się innym. Umieszczali swoje dzieci u Jego stóp. Można by zapytać, dlaczego, kiedy żył na ziemi, ludzie lubili się wokół Niego spotykać? Myślę, że ponieważ jednym z powodów jest to, że On nie chciał być pomnikiem w katedrze lub niedostępnym kapłanem. Chciał mieć z ludźmi tę bliskość. I kiedy czytamy Ewangelię, myślę, że się tutaj nie pomylę, jeśli się pomyliłem, to proszę podejdźcie i skorygujcie mnie, ale kiedy czytam Ewangelię, to nie znajduję ani jednej osoby, która bałaby się zbliżyć do Niego. Może miała obawy jakieś, ale nie bała się, nawet zadając Mu niewygodne pytania, żeby zbliżyć się do Niego. Wniosek też wyciągam dla siebie taki, nie obawiajmy się pytać ludzi, Pana Boga, siebie, o ważne rzeczy w naszym życiu. Nie było ani jednej osoby, która nie chciała zbliżyć się do Niego z powodu strachu przed odrzuceniem. On nikogo nie odrzucił. Zapamiętajmy to, pamiętajmy, że następnym razem, gdzie będziemy wykończeni z powodu własnych niepowodzeń, albo czas i poczucie winy, wypala ci, czy mnie, czy komuś z nas dziurę w brzuchu. Albo następnym razem, kiedy zobaczymy zimny kościół lub usłyszymy martwe kazanie, mam nadzieję, że taki nie będzie, to pamiętajmy, że człowiek stwarza dystans, a Jezus buduje mosty. Człowiek często stwarza dystans, a Jezus buduje mosty. Żebyśmy mogli Go poznać, żebyśmy mogli się zbliżyć, dotknąć Go, czy doświadczyć, bo On jest namacalny, przystępny i osiągalny przez to, co wydarzyło się w Chrystusie. Dla mnie Boże Narodzenie to, w kontekście też tego fragmentu, to czas pamiętania. Bo gdybyśmy poszli dwa rozdziały dalej, to tam możemy przeczytać ten znany werset, albowiem, tak? I potem śpiewamy kolędę Raduj się świecie. No naprawdę mogę powiedzieć, że radośnie to zabrzmiało. To może jeszcze raz. Albowiem... To dobra nowina. Bo te dwie osoby, które tu dzisiaj stanęły, właśnie tego doświadczyły, otrzymały. Bo tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, że On przyjął postać człowieka. Z miłości do nas. A następny werset, następny fragment potem mówi, bo nie posłał Bóg Syna na świat, żeby sądził świat, ale żeby świat był przez Niego zbawiony, uratowany, odkupiony, żebyśmy mogli mieć przebaczone. To dobra nowina, czy część dobrej nowiny. Boże Narodzenie dla mnie w kontekście tego, co przeczytaliśmy, to czas okazywania miłości. Bo Bóg dał, zanim my wiedzieliśmy, że potrzebujemy przyjąć, to On już wtedy dał. Jest to czas na dotarcie do innych osób z powodu miłości i troski, z jaką Bóg do nas dociera. On naprawdę się o nas troszczy, więc powinniśmy kochać albo zbliżać się do tego, żeby kochać tak, jak On nas ukochał. To też czas dawania. Nie można obojętnie patrzeć na
głodnych, chorych, samotnych, zagubionych, bo miłość zawsze musi dać i nas zawsze to będzie kosztować. Zawsze będziemy ponosili jakąś cenę. Kiedy patrzę na Boże Narodzenie, czy wspominam je, to też jest czas przebaczenia. Bo jeśli Bóg był gotów nam przebaczyć, to tak naprawdę nie mamy prawa powiedzieć, że nie chcielibyśmy komuś przebaczyć bądź przebaczenia przyjąć. Choć bylibyśmy ofiarą czy sprawcą, to jest to czas przebaczenia. Jest to też czas ratowania. Bo bez Chrystusa jesteśmy bez życia, można by wysnuć z tego fragmentu, który czytałem. Bez Chrystusa jesteśmy bez życia. I w tymże pierwszym rozdziale chcę jeszcze wrócić do dwóch wersetów. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Kiedy słuchaliście tych historii, ludzkich historii, prawdziwych historii, tych dwóch młodych osób, dwóch dziewczyn, to padło tam takie stwierdzenie: tak późno się ochrzciłam. Tak późno. Myślę, że większość z nas jest tu na pewno od Danielki starsza. Od Dominiki myślę też. I to Dominika powiedziała: tak późno się ochrzciłam. Dzięki Bogu za tak wcześnie, chciałoby się krzyknąć. Dzięki Bogu, że twoje życie, duża część jego przed tobą, że podjęłaś przede wszystkim decyzję dla Chrystusa i z tej miłości nikt nie będzie w stanie cię wyrwać. I ta miłość spowoduje, że będziesz w stanie lepiej kochać swoich rodziców, siostry, bliskich i przyjaciół i że ciemność już nigdy nie wróci, wierzę, do twojego życia. Dzięki Bogu, że tak wcześnie. Ale może ktoś z nas stoi przed taką decyzją i szukasz wciąż argumentów jakichś szczególnych, żeby wyznać swoją wiarę w chrzcie, albo w ogóle, żeby wyznać wiarę w Pana Boga. I nie tylko w Niego uwierzyć, ale Jemu zaufać i stać się Jego uczniem. Uczniem, czyli każdego dnia na nowo wybierać. Tak, Boże, dzisiaj też chcę podążać za Twoim Słowem, podążać za tym, jaki Ty masz pomysł na moje życie. Czy Chrystus jest moją codziennością? Czy jest moim światłem? Czy rzeczywiście mogę powiedzieć, że jestem Jego dzieckiem, mam ten przywilej, ponieważ wyznałem Go jako swojego Pana i Zbawcę, On mi przebaczył, a ja uwierzyłem, że zmartwychwstanie dotyczy nie tylko wszystkich, ale przede wszystkim dotyczy mnie i że wieczność spędzę z Nim w niebie nie z powodu moich uczynków, nie z powodu, że jestem godny czy niegodny, ale z tego powodu, że On dał, że On przyjął postać ludzką, że On zostawił bogactwo i chwałę, żeby przyjąć postać ludzką, żeby nas zrozumieć, żeby dla nas umrzeć, bo tylko On mógł to zrobić. Czy Go przyjąłem? Czy przyjąłem to, co On mi dał? Podejrzewam, że na to Boże Narodzenie otrzymamy wiele darów, bo dobrze jest dawać sobie dobre rzeczy. Dobrze jest myśleć, jaki prezent mógłbym, choć mały, symboliczny, komuś dać. Bo to mi przypomina o największym dawcy, i to też dzisiaj usłyszeliśmy, czy największym darze i o największym dawcy, dawcą Boga, darem Jego Syn. Niektóre pewnie z tych prezentów możesz pomyśleć, gdybyś tak naprawdę pomyślał szczerze, chyba ich nie potrzebujesz. Większość mogłaby pomyśleć, że w większości bez tych rzeczy, które otrzymacie, da się żyć, prawda? Dałoby się żyć bez tego, co już tam gdzieś macie, być może zapakowane, albo jeśli nie zdążyliście nic kupić, to teraz współczuję, co będziecie przeżywać. Ale jest jeden dar, bez którego nie można żyć, bez którego w życiu będzie ciemno, bez którego życie, które wiodę, jest tylko życiem pozornym, bo ono dotyczy tylko czegoś tu ziemskiego, a to życie gdzieś sięga dalej, sięga wieczności. Ten dar to Jego Syn, to światłość, która przyszła na świat, od której czytaliśmy, to Słowo, które było zanim wszystko powstało. Bo potrzebna jest realność, realna obecność Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Potrzebna jest realna obecność. Nie tylko świadomość, że jest, nie tylko to, że czuję, że jest, ale Jego realne doświadczenie w moim życiu. Potrzebny jest Ten, który ukazuje nam Pana Boga. Więc jeśli Go spotkałeś, czy spotkałaś i jesteś uczniem Chrystusa, to Bogu jesteś potrzebny, czy potrzebna, żeby ktoś przez ciebie, czy dzięki tobie, mógł zobaczyć tego, który jest darem. Potrzebny jest
ten, który czuje nasz ból, a Chrystus umierając na krzyżu wziął wszelki grzech, wszelką słabość, wszelką niepewność, wszelki strach i za to wszystko umarł. Więc może nas zrozumieć i nie znajduje sytuacji, w której On by się nie znalazł. Bo był uchodźcą, bo chcieli od Niego podatek, bo mógł się czuć odrzucony, bo był zagubiony, bo wie, co to cierpienie, bo wie, co to znaczy stracić kogoś bliskiego, bo wie, co to znaczy zostawić rodziców tych ziemskich. I mógłbym wymieniać wiele z tych sytuacji. On rozumie mnie i ciebie niezależnie od tego, bo stracił wszystko, być może zbankrutował, można by powiedzieć, splajtował. Bo On jest nam potrzebny po to, żebyśmy mogli Go dotknąć, a jest przystępny i osiągalny. I takiego Boga chcę w moim życiu, takiego doświadczam, takiego każdemu, kto tu jest na tej sali, życzę. Bo potrzebujemy Boga, który jest tutaj, a nie Boga, który był kiedyś. I tym zdaniem zakończę. Boże Narodzenie za kulisami to Bóg, który z powodu miłości przyjął postać człowieka, aby być dla każdego namacalny, przystępny i osiągalny. Pochylmy na chwilę głowy w modlitwie. I chciałbym Cię zachęcić do jakiejś decyzji dzisiaj. Jeśli nigdy tego Pana Boga, nie to, że nie spotkałeś albo o Nim nie słyszałeś, choć może też tak się zdarzyć, to chciałbym, żebyś przez chwilę pomyślał, czy pomyślała, czy rzeczywiście przyjąłeś, czy przyjęłaś to, co On dał. A jeśli jesteś osobą, która już odnalazła Go, jeśli jesteś Jego uczniem, jeśli ten proces uczniostwa rozpoczął się w Twoim życiu i chcesz Go dalej wypełniać, to moją modlitwą za chwilę będzie to, żebyś podjął decyzję, że chcesz nieść to światło dalej, że chcesz być użytecznym narzędziem, że chcesz zakorzenić się w jakimś lokalnym kościele, żeby tam służyć Bogu innym, albo może chcesz być posłany do innych, żeby tam nieść dalej dobrą nowinę. I Panie Boże, Ty widzisz dzisiaj nasze serca. Ja dziękuję Ci za to, że Ty przyjąłeś postać człowieka, bo to spowodowało, że Ty stałeś mi się bliski. Bo to spowodowało, że mogłem zobaczyć, że Bóg jest realny. Dziękuję Ci za każdy dzień w moim życiu od momentu, kiedy Ciebie poznałem. Bo dzięki Tobie nie są to dni stracone. I proszę Cię teraz o każdego, kto jest na tej sali, jeśli ktoś jest, kto Ciebie nie poznał, kto nigdy nie podjął takiej decyzji, to proszę Cię, żebyś Ty teraz w sercu mówił do tej osoby. A jeśli tu jesteś, to podejmij tę decyzję przed Bogiem, że od dzisiaj chcesz, żeby ten, który przyjął postać człowieka, był dla Ciebie kimś najważniejszym w życiu, Panem i Zbawcą. A nas, którzy za Tobą podążamy, proszę Cię, Panie, żebyśmy nie tylko rozumieli, ale żyli też tym, co nam przykazałeś i uczyli tego innych. Amen.